Jeżeli jedyne, co można zarzucić marszom, to wulgarne słowa czy jakieś wulgarne transparenty, to znaczy, że jesteśmy po prostu narodem miłości, pokoju i uśmiechu. PiS jest naprawdę na ścieżce w przepaść. Andrzej Duda przez ostatni rok naprawdę uczciwie pracował na odbudowę albo na zbudowanie własnej pozycji, również w przestrzeni międzynarodowej, i wszystko zaprzepaścił po prostu w przeciągu kilku godzin. Jak się nie wiesz, jak zachować, zachowaj się przyzwoicie. No, absolutnie strzelił sobie w stopę, i to publicznie. Obawiam się, że będzie postępowała radykalizacja PiS-u w takim właśnie ograniczeniu europejskości też. Absolutnie tak. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Sądzi pani, że to jest punkt zwrotny, to co się wydarzyło w niedzielę w Warszawie? Czy to są chwilowe emocje ludzi sfrustrowanych obecną sytuacją w Polsce, które w związku z wakacjami, miesiącami letnimi, do października, jak to się mówi potocznie, nie dojadą? Nie, wydaje mi się, że to jest punkt zwrotny. Właściwie to nawet jestem przekonana, dlatego że po pierwsze to bardzo rosło i najciekawszy jest ten moment pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem tak naprawdę, czy piątkiem uchwaleniem ustawy antytusk, a kolejną niedzielą, i widzimy, jak to przyrastało, też jak inaczej opozycja stanęła. To był bardzo ważny marsz. Zresztą ważność tego też widać po reakcjach strony rządzącej, co opowiadają, czy jak to nie było relacjonowane, czyli jak duży musi być strach i panika, jeżeli w ten sposób się zachowują, a nie podeszli jak do jednego z wielu marszy. No bo to nie był jeden z wielu marszy, może dlatego. Tak, ale można było to spacyfikować. Pozwoliłam sobie żartować z pani kolegą, że no widać, że kolegi Kurskiego nie ma w TVP, bo on by to jednak rozegrał inaczej. Inteligentniej. Na pewno. Dlaczego to jest bardzo ważne i dlaczego moment zwrotny? Dlatego, że po pierwsze na zawołanie Tuska, odzew Tuska, bardzo dużo osób i to, co jest najważniejsze, naprawdę z całej Polski, z różnych grup, z różnych klas, z różnych zawodów, po prostu przyjechało zademonstrować swój sprzeciw, ale z drugiej strony też potrzebowało, i myślę, że to dostaliśmy, nadzieję, że może być inaczej, wiarę, że może być inaczej, a przede wszystkim poczucie wspólnotowości. Łatwo wierzyć w zmianę, czy mieć taką nadzieję, czy głosić swoje poglądy, gdy się mieszka w Warszawie, czy robimy to, co robimy, tak? A dużo trudniej jest być zwolennikiem partii demokratycznych w gminie. Dokładnie tak. A tam stamtąd też byli ludzie, tak? Też się zmobilizowali, zorganizowali, przyjechali. W związku z tym, poza tym potrzeba było takiej siły, która da ci właśnie tę wiarę, że może to nieść dalej. Taki marsz, oczywiście przyjmując odpowiednie proporcje, to jest 2006 rok, jak pierwszy marsz europejski, który organizuje Platforma, i to poniosło. Wtedy jeszcze nie maszerowaliśmy w ten sposób i nie przyjmowaliśmy w ogóle tego. To są marsze, które robiła Platforma po 2016 roku. Kilka też ich zrobiła, czy pomagała przy organizacji. Tylko nigdy na taką skalę. Nigdy nie było takiej skali. A dlaczego taka skala? Dlatego, co o tym zdecydowało? Znaczy, w moim przekonaniu to są dwa takie podstawowe elementy. Rosnące niezadowolenie, i to jest to, co kiedyś Tusk powiedział, 101 powodów, dla których jest marsz. I dla jednych to było ograniczanie wolności mediów, czy brak rzetelności mediów publicznych. Dla innych to są przedsiębiorcy pokrzywdzeni. Ja widziałam transparenty dotyczące CPK. Każdy miał swój powód, dla którego był i powiedział dość. Rolnicy, pielęgniarki, lekarze. Nauczyciele. I to też wybrzmiało na Platformie. Zwracam uwagę na bardzo pozytywny przekaz. Nie tylko pogoda sprzyjała i ten symboliczny Dzień Wolności i Praw Człowieka,
symboliczny dzień pierwszych wyborów w 1989 roku. Mm. To z jednej strony, ale z drugiej strony to było naładowane pozytywną emocją. No, według wspomnianego TVP to był marsz nienawiści, to był marsz brutalnych haseł, brutalnych transparentów, nawoływania do niedemokratycznego obalenia rządu. No, zresztą to nie tylko pracownicy TVP mówią, ale także politycy Zjednoczonej Prawicy. Ba, nawet funkcjonariusze TVP posunęli się do tego, żeby pouczać dziennikarzy o tym, czym jest rzetelność dziennikarska. Znaczy, ja rozumiem, że ciężko, nie będąc dziennikarzem, umieć rozróżnić pewne sprawy, ale jednak, znaczy, naprawdę wydaje mi się, że gdzieś tam doszło już do ściany bezczelności, że już dalej się nie da. Bardzo mi się podoba, że nawet pani brakuje słów, a to jest rzadkość. Jeżeli, znaczy tak, to wszystko, co pani powiedziała, przepraszam, jest nieprawdą. Znaczy, ich relacja jest nieprawdziwa, tak? Od początku do końca. Jeżeli były, a były wulgarne hasła czy wulgarne transparenty, były i mają do tego ludzie prawo. Sposób niezadowolenia można okazywać inaczej. I jak ślepym trzeba być? No wiem, jak ślepym. No również TVP Info powiedziało, że to ludzie przyjechali do zoo. Tak, a na początku, że w ogóle ich nie ma, że są puste ulice. Tak, tak, a reszta, ci, którzy już byli, to do zoo. Więc to pokazuje nie tylko... dla mnie to jest taka panika, naprawdę. Dla mnie to jest nieumiejętność zmierzenia się z konkurencją polityczną i do tego tak pozytywną. Jeżeli jedyne, co można zarzucić marszom, to wulgarne słowa czy jakieś wulgarne transparenty, to znaczy, że jesteśmy po prostu narodem miłości, pokoju i uśmiechu. Zero zniszczeń, jeżeli to drobne, zero poważnych incydentów, bijatyk, spalenia. Podpalonego empiku nie było. Podpalonego empiku czy wrzuconego kamienia w okna i tak dalej. O czym my w ogóle mówimy? O jakiej skali? Więc jeżeli można zarzucić, to tak jak w 2020 roku zarzucano młodym ludziom, że mówią wulgarne słowa. Ojej, no tak mi przykro. No naprawdę. Ale właśnie, to... pani doktor, bo tutaj sprawa jest poważniejsza, jeżeli chodzi o pewne... dualizm poznawczy, rozdwojenie jaźni, też nie wiem, przepraszam, jak to nazwać, ale zarzuca się uczestnikom tego marszu, że mówią językiem nienawiści. To jest nieprawda. A nawet jeżeli się pojawiły wulgarne hasła, to jednak wiecowość ma swoje prawa. Oczywiście. Zawsze miała, ma i miejmy nadzieję mieć będzie. Ale wychodzi w TVP właśnie pan senator, przedstawiciel swojej partii i wyborców. I mówi o Tusku, że jest bezwzględnym politykiem. Nie powtarzajmy tego. Nie ma co powtarzać. A uważa pani, że tego się nie powinno piętnować i powtórzyć po stokroć słowo pana nazwisko pana Jacka Boguckiego? Znaczy, może jest pora na to, żeby się brać odpowiedzialność za swoje słowa. Jak będziemy to udawać, że to się nie wydarzyło, nie, to on tej odpowiedzialności nie poniesie. Przepraszam, to są dwie różne rzeczy. Co innego jest branie odpowiedzialności za słowa, co innego jest napiętnowanie. O tym panu się nie rozmawia. Osoby kulturalne nie rozmawiają o tym panu. Z imienia i nazwiska go wymieniać, a co innego przytaczać. Niestety bardzo dawno przekroczyliśmy już bariery, które nie powinny być przekroczone. To są ludzie, którzy zarzucają wyborcom język nienawiści, a sami mówią w taki sposób. Znaczy, o tym właśnie chcę powiedzieć, że dualizm poznawczy, jak pani ładnie to ujęła, a ja bym powiedziała jednak takie naprawdę, wyleciało mi słowo, ale to jest takie zaprzeczenie właśnie rzeczywistości. Wyparcie. Wyparcie całkowite. I ja rozumiem, że oni muszą też stosować takie wyparcie, żeby móc przynależeć, lubię to określenie socjologiczne, do brudnej wspólnoty, ale są też tego granice. I po prostu powiedzmy, posunął się pan za daleko. Mam nadzieję, że osoby, które zostają tym dotknięte, będą skarżyły te sprawy. Zobaczymy, jak się będą zachowywali w kampanii wyborczej, kiedy ten proces wtedy jest dużo krótszy. Natomiast dzisiaj nie poświęcajmy im uwagi, bo to też służy temu, żeby to co TVP robi, żeby nie skoncentrować się... Kłamstwo powtarzane 100 razy staje się prawdą, a poza tak? tym, wie pani, koncentrujemy się na... w słabej opowieści TVP Info, a nie koncentrujemy i chcą nam odebrać też to święte i to poczucie właśnie dumy i takiej radości. Dobrze, to spuszczamy zasłonę milczenia na ten wątek i zajmijmy się tym, co przed nami. Pani doktor, kiedy pani patrzyła na to wszystko, co się wydarzyło, taką
no, jedność dużą Platformy z Lewicą od samego początku w kontekście tego marszu, rzecz jasna. Lewica od początku mówiła, jesteśmy, będziemy, oczywiście, nie interesują nas żadne warunki, czy to, czy wystąpimy, czy nie wystąpimy, idziemy, trzeba. To jest więcej niż rozgrywka partyjna. Po czym, no wiadomo, jak się zachowywał pan Szymon Hołownia z panem Władysławem Kwaśniakiem-Kamyszem, dostali pretekst w postaci podpisu prezydenta, łaskawie postanowili wziąć udział w tym marszu, ale nie dotarli jednak na platformę, na której mieli zabrać głos. Podobno tłumaczyli się paraliżem komunikacyjnym, bo przecież nikogo nie było na ulicach w Warszawie, prawda? Oczywiście lekka ironia i złośliwość z mojej strony. Natomiast gdyby pani teraz miała nakreślić scenariusz tego, co się będzie działo po stronie opozycyjnej, to jak pani sądzi, jak to będzie wyglądało w tej chwili? Mam na myśli współpracę, start, ile komitetów, ile list i zagrożenie, które stanowi system Donta. Bo jeżeli się okaże, że PSL czy Hołownia stracili, spadają poniżej progu, a Platforma nie ma wystarczającej większości, to zaraz się może okazać, że Polska wpadnie w koalicję na przykład PiSu z Konfederacją. Do tego jest jeszcze daleko i mam nadzieję, że ten czarny scenariusz się nie sprawdzi, ale zacznijmy od początku. Podpis prezydenta i cała akcja wykonana przez PiS i przez prezydenta dodatkowo jeszcze wzmacnia polaryzację na scenie. Na polaryzacji na scenie tracą ugrupowania mniejsze, czy nazywane trzecią drogą, czy konfederatami również. To, ta polaryzacja, taka jeszcze wzmocniona, jest siłą napędową też dla dużych partii. Byłoby absolutnie... Także dla PiS. Dla dużych partii. Z jednej strony PiS, dlatego powiedziałam tutaj o tych spadkach. Tak. Spadkach, nie spadkach, no ale wiadomo, że dla nich to też jest korzystne. I teraz, błędem było nieprzyjęcie tego zaproszenia. Ja rozumiem taktyczne takie rozgrywki, tylko to jest pytanie, które powtarzam od początku, zresztą nie ja jestem też jedyna, która o tym mówi. Zależy, o jaką stawkę gramy. Czy gramy o przejęcie władzy, czy gramy o wejście do parlamentu, czy bycie dość silną partią w opozycji. I tutaj jest ten pewien rozdźwięk. I jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, i że w momencie, kiedy zaczną spadać notowania dla koalicji partii trzecich, czyli i Szymona trzeciej Hołowni, drogi, tak trzeciej drogi, przepraszam, nie partii trzeciej, tylko trzeciej drogi, to oni prawdopodobnie zejdą na jedną listę partyjną. To jest niekorzystne dla Szymona Hołowni, ale... Czyli oddzielnie Polska 2050 i oddzielnie PSL? Nie. Razem startują z listy PSL. A, czyli nie ma tego nie progu ma koalicji, 8%. Nie ma wtedy 8%, natomiast, a 5% PSL wiadomo, że dostanie. I albo Szymon Hołownia na to pójdzie, albo znowu może być stratny, dlatego że dynamika, która się wytwarza, no będzie dla niego niekorzystną dynamiką, ale tak, na tym polega też ten duży spór. Lewica wydaje się tutaj być mało zagrożona i nie popełni błędów, które popełniła już wcześniej. Na 8%, żeby startując, więc oczywiście, że marzeniem byłoby jedna lista i Dont wtedy nie jest groźny, ale to się nie wydarzy, jednej listy nie jest będzie. Jest pani pewna, że mimo tej dynamiki, mimo tego wszystkiego, co się teraz wydarzyło, że nie dojdzie do momentu, kiedy panowie stwierdzą, kurczę, jednak warto pójść razem? Wydaje mi się, że nie, dlatego że... Ktoś rzucił, przepraszam, jeszcze wejdę, tylko słucham takie fajne hasło, że to się wtedy powinno nazywać lista wyborców. No, to byłoby fajne hasło, ale nie do końca tak jest. Wydaje mi się, że to się nie wydarzy, dlatego że no, taktyka polityczna poszczególnych ugrupowań jest po prostu inna. I jeżeli to się nie wydarzyło w styczniu czy w lutym, kiedy były warunki do negocjowania, to dzisiaj te warunki się po prostu kończą, tak? I dla wszystkich liderów trudne byłoby ułożenie takie wspólne list, więc wydaje mi się, że nie będzie. Natomiast to, co może być i to, co bardzo mało czasu poświęcamy przemówieniom, które były i nie tylko hasłom takim, tylko Tusk de facto pokazał, o co chodzi w tych wyborach. My wiemy, tak? I wiemy, dlaczego to one są tak ważne, jaka jest stawka, ale te punkty, na które wskazał Tusk, są szalenie istotne i wydaje mi się, że właśnie wokół nich można tworzyć wspólny program powyborczy, bo to, co teraz muszą te partie zrobić, to po pierwsze pokazały, tak, jesteśmy w stanie się porozumieć. Tak, panowie powiedzieli, okej, może nas nie być na platformie, ale jesteśmy razem, bo rzecz jest ważniejsza. I mam nadzieję, że to zostanie utrzymane,
zmiany i wszystko na to wskazuje. Tak? Czyli mimo, tutaj pani patrzy... Tak, tylko proszę pamiętać, że różne trole pracują, tak? Mhm. I naprawdę drugiej stronie nie zależy na tym, żeby była wspólna koalicja szeroko rozumiana, nawet taka myśleniowa. Więc będzie to też bojkotowała i torpedowała i też o tym pamiętajmy. Tak? Pani doktor, jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na ten marsz? Bo musi być jakaś, tak sądzę przynajmniej. No, powinna, ale Prawo i Sprawiedliwość no, ma trochę kłopot, mówiąc tak bardzo eufemistycznie. Obrona papieża słabo wypadła. 800+ nie zaskoczyło i już nie będzie od stycznia, tylko kiedyś tak. Tam od później. Lutego z wyrównaniem za styczeń, od podobno. Lutego, ale to jest, ale podobno. Pani, to się szybko zmienia. To się ale, szybko zmienia. Ale podobno. Trybunały się na nas uwzięły i w ogóle nie ma żadnej mowy z Unią. A zagrożenie jest, zagrożenia są przed nami. No i Amerykanie, to jest jeszcze jeden bardzo ważny kolejny wątek, o nim za chwilę w ogóle oddzielnie Amerykanie, porozmawiamy. Tak, ale ja bym powiedziała, rzepak kwitnie pięknie. Mhm. Prawda? I jeżeli będzie taki urodzaj, chociażby jak w zeszłym roku, nie został w żaden sposób rozwiązany problem rolników. Z tego co czytałam, wyjechało tam 800. Nie, w ogóle silozy są cały czas pełne. Dokładnie pan tak. Telus powiedział, że jeżeli się nie opróżnią, to on zrezygnuje ze stanowiska, tylko nie pamiętam terminu, do kiedy, znaczy do czasu, który sobie wyznaczył. Zaraz aż sprawdzę z ciekawości. Ale nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o magazyny. Niewiele, prawda? W związku z tym problemy, które były, są nadal, a do tego dochodzi jeszcze ta taka kampanijna wrzawa i takie kampanijne poruszenie. Nie wiem, jakie będzie. I jeszcze jedna rzecz. Lex Tusk, który, tak jak pani cytowała, tam około 50% prawdopodobnie będzie rzetelne. Prawdopodobnie. I znowu, nie mówimy do tego elektoratu przekonanego, tylko mówimy... Niezdecydowanego. Ale oni są najważniejsi. Niezdecydowani są najważniejsi i niezdecydowani też ci, którzy odpłynęli. Wczoraj zobaczyli, przedwczoraj zobaczyli zupełnie inne obrazy i zupełnie inne. Ale nie dziwi pani, że... Ponad połowa niezdecydowanych twierdzi, że prace tej komisji mogą być wiarygodne? Mogą, ale nie muszą. Mhm. Po pierwsze mogą, ale nie muszą. Po drugie, myślę, że PiS naważyło piwa, z którym będzie miało olbrzymi problem, jak z tego wyjść. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak było zadane pytanie i w którym momencie było zadane to pytanie. Czy przed próbą nowelizacji przez prezydenta, czy już po złożeniu nowelizacji przez prezydenta. Przypominam, że ustawa, która obowiązuje, nabiera... O ile się nie mylę, przepraszam, że wchodzę w słowo, z niedzieli na poniedziałek to badanie było robione, tak mniej więcej niedzielę wieczorem chyba. I pytanie brzmiało dokładnie tak. Czy sprawa Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich może przesądzić o wyniku wyborów? To było pierwsze, tak, a później była informacja, było pytanie dotyczące, czy dla pana, pani prace komisji weryfikacyjnej będą wiarygodne. I było tak, nie, raczej tak, raczej nie. Nie wiem, nie raczej tak. Trzeba byłoby zsumować tak i raczej tak i zobaczyć, jak to wygląda, ten wynik. Nie widzę w tym zagrożenia. Ważniejsze jest pierwsze pytanie. A dlaczego jest ważniejsze pierwsze pytanie? Dlatego, że PiS jest naprawdę na ścieżce w przepaść. To jest tak zła ustawa i tak... będzie źle procedowana, że myślę, że mają olbrzymi problem, jak wyjść teraz z tego piwa, bo w przeciągu 2 tygodni powinni powołać komisję. Jeżeli poseł Kowalski mówi, ja to mogę być świadkiem, ale nie członkiem komisji, to dla mnie to też jest... Wszyscy kampanię wolą prowadzić, to po pierwsze, po drugie nie odpowiadać za to później, prawda? Prawda? Nawet w sensie moralnym, bo ile pamiętam, tak. To tam jest zniesiona odpowiedzialność. Tak, ale mimo wszystko... Można zrobić wszystko i się odpowiedzialności nie ponosi. I teraz jestem w stanie sobie też wyobrazić taką sytuację i szczerze mówiąc, czekałabym na taki dzień, ale to zła kobieta się we mnie budzi. Jeżeli zostaje wezwany na przesłuchanie Donald Tusk i proszę sobie wyobrazić teraz sytuację. Donald Tusk stawia się na przesłuchaniu i teraz tak, przepraszam, kto go przesłuchuje? Poseł Suski? Nie, no pan Cęckiewicz. Czy pan Cęckiewicz? Co się dzieje w momencie, kiedy Donald Tusk mówi, kto był jego doradcą i jakie rzeczy się wtedy stało? Nie masz tak zamkniętego pytania, żeby nie było swobodnej wypowiedzi. Oczywiście. No, a tam telewizja... jeszcze wyszła ostatnio pewna sprawa, jak pan Morawiecki, czy był prezesem banku, prawda? O tym, albo prezesem, albo prezesem z Rosją. Banku. Więc to jest jedno. Dobra, druga sytuacja. Donald Tusk nie stawia się na przesłuchanie. Zrzutka na karę trwa naprawdę 5 minut wówczas. No to jest 70 tysięcy w sumie za dwa niestawiennictwa. To jest 5 minut. Trzecie stawiennictwo, doprowadzenie siłowe. Zafundują sobie taki obrazek?
No nie. Myśli pani, że nie? No myślę, że nie. A sądzi pani, że Jarosław Kaczyński jest tak zdeterminowany, żeby w Tuska uderzyć, że on w tę komisję będzie brnął? Czy wydarzy się coś? Co, tylko jak z tego, znaczy jak z tego wyjść w tej chwili? Nie wiem. No bo oczywiście można by się było pochylić nad zatrważająco głęboką propozycją pana prezydenta Dudy w kontekście nowelizacji tej ustawy, tylko że ona tak naprawdę niewiele zmienia w kontekście samego wydźwięku, no bo nadal jest to sąd kapturowy. Może troszeczkę złagodzony, jeżeli chodzi o konsekwencje, ale... Ale tam jest jedyny przepis, którego mogliby się uchwycić, tylko wydaje mi się, że tego nie zrobią, ale jedyny przepis, że komisja powinna zacząć pracę po wyborach, tak, że w ogóle bez posłów, bez senatorów, czyli bez tego czynnika parlamentarnego. Nawet nie zarejestrowałam, że tam jest ten termin, że tam po wyborach. Tam jest, że powinna, no tak, na 90%, że tam jest ten termin, taka wskazówka od prezydenta, że wówczas to powinno zacząć działać i to byłoby jedyne. No ale no to byłoby już absolutne, naprawdę absolutna kpina z pomysłu PiSu. Czy zgadza się pani, że wokół tej, znaczy, że największym przegranym całej tej sytuacji związanej z komisją jest właśnie Andrzej Duda? Absolutnie tak. Absolutnie tak, dlatego że Andrzej Duda przez ostatni rok naprawdę uczciwie pracował tak, na odbudowę albo na zbudowanie własnej pozycji, również w przestrzeni międzynarodowej, i wszystko zaprzepaścił po prostu w przeciągu kilku godzin i nie przyjmuje żadnych tłumaczeń, że nie do końca wiedział, nie zrozumiał, czy cokolwiek chcemy powiedzieć, albo że było złe tłumaczenie, to chyba było najbardziej groteskowe, tak, że było złe tłumaczenie dla ambasady amerykańskiej. Dostał sygnał ostrzegawczy. Wszyscy wiedzieli, jaka będzie reakcja. To jest tak zła ustawa, że ona się w żaden sposób ani nie tłumaczy, ani nie broni. Jak się nie wiesz, jak zachować, zachowaj się przyzwoicie. No, absolutnie strzelił sobie w stopę i to publicznie. No dobrze, tylko teraz pytanie, jakie mogą być dalsze tego konsekwencje? Pierwszy taki minimalny dowód na to jest wczorajsze odwołanie w ostatniej chwili spotkania z amerykańskimi inwestorami. Tak. Wysłanie tam Pawła Szrota z przemówieniem, które w dodatku, to ważne, miało być wygłoszane po polsku, a nie w języku angielskim. To było spodziewane, tylko pytanie, jak to daleko pójdzie? Jak daleko pójdzie to rozluźnienie naszych relacji z administracją amerykańską i tak naprawdę, jak to wpływa na nasze bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy mamy truizm, ale wojna za wschodnią granicą. To nie jest truizm, dlatego że poczucie bezpieczeństwa dzisiaj jest na pierwszym miejscu na skali potrzeb i jest to oczywiście naturalne. I wydawało mi się do tej pory, że pewnie nadal tak będzie, że właśnie to poczucie bezpieczeństwa, jakie mamy, PiS będzie zaspokajało przede wszystkim w kampanii wyborczej, czyli pokazując tę siłę, te zakupy, to wszystko, jacy jesteśmy prężni. Najpierw ta nieszczęsna rakieta i wszystkie konsekwencje. Dzisiaj wypowiedzi Amerykanów. Nie zmieni się nasza sytuacja, jeśli chodzi o poczucie, o stabilność sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi, ani nie zmieni się nasza sytuacja, jeśli chodzi o NATO. Więc tutaj też oczywiście trzymajmy proporcje i nie dolewajmy oliwy. Natomiast pytanie, w jaki sposób rządzący w tej chwili krajem spróbują wyjść z takiego problemu też wizerunkowego, bo Amerykanie powiedzieli bardzo wyraźnie, no wszystkie sojusze, wszystkie zasady, ale w państwach które, prawda? Oczywiście można rozdwajać włos i prowadzić naukowe dyskusje, jak bardzo demokratyczna jest Turcja albo nie. To nie o to chodzi. Mieliśmy szansę zbudowania pozycji Polski i to robiliśmy, i to trzeba uczciwie oddać, nie tylko pierwszego sojusznika Ukrainy, ale bardzo ważnego partnera w Unii Europejskiej i bardzo ważnego partnera w regionie. Przez takie zachowania podważamy absolutnie taką stabilność i legitymizację takiego systemu. To jest to, o czym w tym przemówieniu mówił Donald Tusk, że tutaj chodzi o, znaczy sprawa idzie też o polskie bezpieczeństwo. Oczywiście. I od tego, czy przy władzy są ludzie odpowiedzialni. On dużą część swojego wystąpienia właśnie temu wątkowi poświęcił, także w kontekście rakiety pana Błaszczaka, ataku na polską generalicję i tak dalej. Ale dobrze, Mark Brzeziński, w kontekście tego, o czym pani powiedziała, przytoczę raz jeszcze cytat. On mówił tak, że
Polska i Stany Zjednoczone, przepraszam, chwilę mi zajęło, żeby znaleźć dokładnie ten fragment, pracują razem nad budowaniem lepszej przyszłości, ale musi to obejmować wspólne wartości. Dokładnie tak. Znaczy, uświadommy sobie, jeżeli jest podpis prezydenta i tego samego dnia przychodzi ambasador Stanów Zjednoczonych do telewizji, faktycznie pewnie był zaproszony, może był, może nie był z okazji święta, jakie było, ale on precyzyjnie odczytał stanowisko Departamentu Stanu. On nie powiedział, wydaje mi się, sądzę, idziemy w jakimś... Mhm. Nie. Właśnie po to, żeby zachować całą powagę i oddać całą ważność tego stwierdzenia. No, jest to rzecz absolutnie bez precedensu. Pani doktor, i na koniec, bo wiem, że pan sędzia Przymusiński jest już na łączach, więc nie chciałabym, żeby czekał zbyt długo, ale jeszcze o tę sprawę bardzo bym chciała zapytać. Za chwilę z panem sędzią szerzej na ten temat będziemy mówić, czyli o wczorajszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który właściwie uznał wszystkie wątpliwości, tak to nazwę, Komisji Europejskiej. Polski rząd naruszył prawo unijne, chodzi o ustawę kagańcową, chodzi o Izbę Dyscyplinarną. Wychodzi pan Szynkowski-Balsenek, mówi, że to jest właściwie nieaktualne, bo większość tych rzeczy już została rozwiązana. Efekt jest taki, że z pieniędzy unijnych pani, ja, nasi widzowie, pan sędzia, który czeka na rozmowę, wszyscy stracimy 2,5 miliarda złotych. Nie. Co z tym fantem? Znaczy, nie tylko o pieniądze chodzi, bo... No oczywiście, że nie, ale to jest taki realny wymiar też. Na końcu tej drogi obawiam się, że będzie postępowała radykalizacja PiS-u w takim właśnie ograniczeniu... Antyeuropejskości też. Absolutnie tak. I to są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza właśnie w tym temacie, o którym mówiłyśmy przed chwilą, prawda? Czyli masz wojnę za granicami i masz bardzo bezpieczne, stabilne sojusze, w których jesteś i na własne życzenie chcesz to rozwalić. I tak sobie myślę, że taka komisja do tych wpływów rosyjskich ma naprawdę głęboki sens. To musi pani jeszcze rozwinąć dwa zdania. Proszę wybaczyć, ale nikt racjonalny nie prowadzi takiej polityki, prawda? Nikt nie wypisuje się z takich sojuszy, jeżeli nie ma tam złych podszeptów, więc może trzeba byłoby dużo głębiej posprawdzać, jakie i gdzie są wpływy. A to w sumie słuszna koncepcja. Polecam artykuł redaktora Rzeczkowskiego chociażby w ostatnim. O tak, pozdrawiamy Grzegorza bardzo mocno. Przepraszam, Newsweeku oczywiście. Wyjaśnią sobie Państwo to już później. Grzegorza oczywiście bardzo pozdrawiamy. Pani doktor, bardzo dziękuję za wizytę u nas. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska Państwa gościem, a już za chwilę pan sędzia Bartłomiej Przymusiński. Zapraszam na tę rozmowę. Muzyka.